Nie ma to jak ja pierdzielę przy rysowaniu, przy nagrywaniu padnie ci bateria. I teraz musimy kurwa czekać, aż się w końcu naładuje. Jestem w trakcie rysowania Majin Vegety, ale nie w. Pomyślałem, że narysuję w starym stylu Dragon Ball Z, a nie Dragon Ball Super. Nie podoba mi się cały. Znaczy, kiedyś mi się podobała ta kreska i te kolory, ale jednak wolę kreskę z Dragon Ball Z. Kolory i kreska to kurde, przypomina się dzieciństwo i właśnie Vegetę kończę, więc zaraz wam pokażę. Wyszedł mi bardzo fajnie, zostało jeszcze tylko pocieniowanie koszulki, kilka tam ciekawych rzeczy i będzie jak znalazł i myślę, że dzisiaj wrzucę od razu ten filmik, jak to rysuję, bo jest dosyć króciutki, postać nie jest za trudna, a jeśli będziecie chcieli, zrobię how to draw, jak to narysować właśnie, więc ładuj się kuwa szybciej, no gubię baterię, jeszcze bo ja niedługo wychodzę, abym chciał przed wyjściem moim zrobić kurde rysunek, no. Powiem wam szczerze, że jestem idiotą. I to dużym idiotą. Pierwszy raz odkąd dostałem Express, pojawiło się znaczek do odkamieniania. Wydaje mi się, że to jest proste. Dostaliśmy taki specjalny środek do odkamieniania Expressu tej firmy. No i postanowiłem, że to zrobię sam. Nie będę czekał na żonę, bo jestem kurwa duży facet. Dam sobie radę. I moi drodzy, oczywiście poradziłem, męczyłem się godzinę. Jest instrukcja obsługi i w opakowaniu od ekspresu, w opakowaniu tej substancji znalazłem instrukcję w internecie i znalazłem nawet filmik na oficjalnej stronie ekspresu, jak odkamienić ekspres. Oczywiście jak ja, zrobiłem po swojemu. Kurwiałem się, denerwowałem się, godzinę to robiłem. Oczywiście to zajęło całe tam, powiedzmy 20 minut, bo trzeba go przepompować wodę kilka razy i tak dalej. I w końcu się zdenerwowałem, wziąłem instrukcję, przeczytałem od A do Z i tak dalej. I co? I to wydawało się banalnie proste. Wystarczyło ją przeczytać, a ja im się po prostu nie chciał, jestem leniwy i muszę z tym walczyć, z tym lenistwem. Bo to jest wkurzające, moi drodzy. Instrukcja jest jak w W napisana, bardzo prosto. Myślałem, że ciężkie to będzie do zrobienia, że ja nie dam rady. Ale jednak wystarczyło przeczytać, a ja nic się nie chciał czytać. I to jest złe, moi drodzy. Czasami tutaj warto przeczytać tę głupą instrukcję. A jeszcze widziałem filmik na YouTubie i ja nie wiem, ja choć ten filmik nie do końca pokazywał to, co było w instrukcji zapisane. Instrukcję miałem po polsku, żeby nie było. Ale udało mi się, po godzinie zrobiłem. Udało się i znikła ta pomarańczowa. Bo to także była pomarańczowa dioda mrygała w momencie, jak trzeba odkamienić. No i ja robiłem ten proces, zrobiłem, ale w pewnym momencie myślałem, że robię źle, więc wyłączyłem, zresetowałem, że tak powiem. I zrobiłem jeszcze raz. Będzie zrobiłem to jeszcze raz. Tak sobie pomyślałem, kurde, ten proces jednak może on się nie kończy w momencie, gdy woda się skończy. W zbiorniku. Bo wlałem, wiecie, ten środek, woda przeleciała, odkamieniało się i było stop. A w tym momencie ja go wyłączałem, czyli jakby w połowie proces wyłączałem niepotrzebnie. Dopiero później skumałem się, że jak ta woda już przeleci i ten kamień cały z nią przez cały ekses przelatuje, to nie koniec. Ja wyjmuję pojemnik, wlewam czystą wodę i jeszcze raz przelatuje ta woda i dopiero wtedy jest koniec odkamieniania. Tak, trochę mi to zajęło. Więc na mojej głupocie, ty, który mnie teraz oglądasz, nie będziesz wiedział, będziesz chciał po swojemu ci mieć wychodzić, weź instrukcję, znajdź to na YouTubie, wygoogluj, na pewno się znajdzie. I na pewno dasz radę. I nie będziesz się męczył przez moją głupotę. Będziesz wiedział na przyszłość. Na pewno. Oczywiście bez vloga nie może zabraknąć timelapsów. Czas na timelapsy.
powiem, że miałem, mam, że tak powiem, wielki problem z kręceniem vlogów. Kiedyś jak kanał jest długo, ale ogólnie, że tak powiem, mało go osób ogląda, ale mnie to jakoś nie rusza. Jeszcze kiedyś przyjdzie na niego czas. Kiedyś jak jeszcze też, że tak powiem, dużo młodszy, to nie miałem problemu z vlogowaniem, ale na przykład zanim zabrałem się do tego vloga, zaczęło potrzebowałem kilku dni, żeby się zebrać sobie i żeby to zgarnąć i powiedzieć to, co mam na myśli. Ogólnie puenta jest taka tego vloga, że warto czytać informacje, które się ma, warto czytać instrukcje obsługi, nie robić po swojemu, bo to nie zawsze idzie dobrą drogą. Oczywiście osoby, które są doświadczone w tym wszystkim, tak, powiedzmy w ekspresie, albo znają się na elektronice i tak dalej, to sobie poradzą, ale ja, taka ciemna masa, wolałem zrobić po sobie. Bogu dzięki, że nic nie rozwaliłem, bo gdy po raz tam któryś się wkurwił, zacząłem czytać instrukcje, małym druczkiem na końcu było napisane, że jeśli coś skrzanie, oni nie odpowiedzi. Gwarancja nie obejmuje uszkodzenia ekspresu przez odkamienianie, co mnie trochę wstrząsnęło i się denerwowałem, czy ja go nie rozwaliłem. Bogu dzięki, dzisiaj kawa wyszła bardzo dobra, bardzo mi smakowała i działa, póki co działa. Więc moi drodzy, reasumując to wszystko, co dzisiaj powiedziałem, będę próbował vlogować. Czytajcie instrukcje obsługi i nie bądźcie leniwi, bo nie warto. Czasami jak pracujecie non stop, warto czasami się polecić, ale nie zawsze. Więc trzymajcie się. Na razie. Pa!